Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Joseph Murphy. Bogać się z potęgą podświadomości. Czyta Jarosław Łukomski. Przełożyła Elżbieta Kowalewska. Produkcja Film Factory Studio. Wstęp. Bogać się z potęgą podświadomości. To brzmi zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe. W istocie autor książki, dr. Joseph Murphy, nie zachęca szczególnie swych czytelników do czynienia zbyt wielkich wysiłków, żeby zdobyć bogactwo i inne pożądane rzeczy. Potrzebny jest wyłącznie bezwysiłkowy wysiłek. Wystarczy jedynie się nauczyć, jak wyświetlić swoje pragnienia na ekranie własnej podświadomości w taki sposób, jakbyśmy widzieli siebie, będąc czymś, robiąc coś lub posiadając coś, czego pragniemy, cokolwiek to jest. Gdy rozwiniemy w sobie tę zdolność, wszechpotężna moc kosmiczna wewnątrz nas, która przenika wszelkie istnienie, znajdzie sposób na spełnienie naszego pragnienia. Pamiętajmy, że koncepcja bezwysiłkowego wysiłku dotyczy wyłącznie spełniania własnych pragnień, a nie tego, jak przeżywamy swoje życie. Celem życia każdego z nas jest spełnienie się, co pociąga za sobą konieczność świadomego posłużenia się własnym umysłem i ciałem, a często wymaga od nas wysiłku i determinacji. Jeśli podążamy za swymi pasjami i jednoczymy się z wszechpotężną mocą kosmiczną, praca, jaką musimy wykonać, może się wydawać bezwysiłkowa, ale czasem może ona być zmaganiem ów trudny czas może wymagać od nas ciężkiej pracy i wytrwałości, aby przezwyciężać wszelkie przeszkody. Jednak bądźcie pewni, że jakikolwiek obraz zdołamy skutecznie wdrukować w swoją podświadomość, w końcu znajdzie on odbicie w świecie rzeczywistym. Innymi słowy, nasze doświadczenia i sytuacje życiowe są wytworem wszystkiego tego, co myślimy i w co naprawdę wierzymy. Jak wyjaśnia Murphy, prawidłowość ta może stanowić błogosławieństwo lub przekleństwo. Podobnie jak możemy wdrukować w swój podświadomy umysł obraz zdrowia, bogactwa i szczęścia, tak samo może to być obraz choroby, biedy i zgryzoty. Na przykład negatywne mówienie o sobie w rodzaju nigdy mnie nie będzie na to stać, gdy przedostanie się do podświadomości, zamanifestuje się w rzeczywistym świecie. Podobnie z lękiem przed chorobą, porażką lub odrzuceniem. Gdy stanie się podświadomym przekonaniem subiektywnego umysłu, staje się obiektywną rzeczywistością w naszym świecie. Aby zmienić swoje doświadczenia, okoliczności życiowe i sytuację finansową, trzeba zmienić swoje myślenie i przekonania. Niestety, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Potrzebne jest dokonanie przeskoku wiary. Samo stwierdzenie, że myślimy lub wierzymy lub chcemy, żeby coś zaistniało, nie czyni tego wiarą. Samo powtarzanie afirmacji nie wystarcza, by wdrukować pragnienie w podświadomy umysł. Jego obraz musi zostać wypalony w podświadomości żarem pozytywnej emocji, pragnienia, oczekiwania, wdzięczności itd. Zarazem trzeba też wyrugować emocje negatywne, takie jak lęk i niepokój, aby uniknąć rzutowania ich fałszywych i autodestrukcyjnych treści na naszą podświadomość. O wielkiej wartości tej książki stanowi to, że pokazuje nam ona, jak dokonać takiego przeskoku wiary małymi kroczkami. Murphy był chemikiem, filozofem, nauczycielem oraz duchownym w ruchu Nowa Myśl, szkole myśli opartej na kosmicznej mocy umysłu do osiągania zdrowia, pomyślności, spokoju i osobistego spełnienia. Murphy jest autorem licznych i popularnych książek, w tym Potęga podświadomości i Kosmiczny Wymiar Twojej Mocy. Uważał on, że każda jednostka, niezależnie od wykształcenia i praktyki, posiada boskie moce i ma prawo wiedzieć, jak ich używać w celu spełnienia wszystkich swoich pragnień. Stąd jego zaangażowanie w ujawnianie starożytnych tajemnic oraz przekładanie często zagadkowych pojęć i praktyk metafizycznych na prosty język, aby uczynić je bardziej dostępnymi dla wszystkich, którzy je pragną poznać. W niniejszym kolejnym tomie znajdziecie jedne z najbardziej przekonujących tekstów doktora Merfiego na temat zdobywania bogactwa. Część z nich ukazała się już w postaci broszur rozprowadzanych na spotkaniach i konferencjach, nie były dotąd publikowane w formie książkowej. Inne zaś już ukazały się w książkach. Więcej o życiu i twórczości autora w rozdziale o autorze na końcu książki. Obecne wydanie zostało w całości zaktualizowane pod kątem współczesnych czytelników. Częścią aktualizacji są współczesne przykłady podane kursywą oraz dodatek treści będącej rozszerzeniem nauk Merfiego o podświadomości na świadomą myśl i działanie. Filozofia i praktyka Merfiego są ponadczasowe. Niektóre z przytoczonych opowieści mogły bardziej rezonować z czytelnikami w latach 50, aniżeli dzisiaj, lecz są one wciąż aktualne i nadal skutecznie ilustrują praktyczne zastosowanie jego nauk. W tej książce znajdziecie wiele autentycznych historii z życia ludzi, którzy praktykowali te techniki i osiągali bogactwo i życiowe spełnienie. Kto się w nie wgłębi i zacznie je sam stosować, będzie również doświadczał mocy podświadomego umysłu we własnym życiu. Objaśnienia autora wraz z licznymi podanymi przez niego afirmacjami ułatwiają start w wykorzystaniu mocy podświadomego umysłu do wzbogacania naszego obecnego życia. Choć Murphy pisał i nauczał od lat 50. do końca lat 70. ubiegłego wieku i niekiedy w jego książkach można się natknąć na jakiś anachronizm. Sama istota jego nauk zdaje się być jeszcze bardziej aktualna w dzisiejszym świecie, w którym ewidentnie dominują negatywność, chroniczne schorzenia, nieszczęścia i bieda. Murphy uczy, iż możemy wyjść poza ten niepewny, nieustannie zmienny, otaczający nas świat, określany przezeń światem pięciu zmysłów, i zwrócić się ku swemu wnętrzu do niezmiennej, wiecznotrwałej mocy w sobie, tam, gdzie panują pokój, pomyślność i dobroć. Zasady, na których opierają się teorie i techniki Merfiego, są odwieczne, starsze od jakichkolwiek religii i grup wyznaniowych. Nie zależą od zewnętrznych okoliczności. Gdy opanujemy te odwieczne zasady, nie poddamy się wpływom negatywnego umysłu zbiorowego, ani też wzlotom i upadkom otaczającego nas świata. Podczas lektury tej książki zauważycie, że niektóre pojęcia, takie jak Bóg, Ojciec wszechmogący, Jam jest boska istota, najwyższa istota, nieskończona moc, kosmiczna moc, boska inteligencja, boska mądrość i tym podobne są pisane wielką literą. Powodem tego jest fakt, iż określenia te odnoszą się do tej samej inteligentnej siły życiowej, która zamieszkuje we wszystkich rzeczach widzialnych i niewidzialnych. Niezależnie od tego jakie zinstytucjonalizowane wyznanie religijne akceptujemy czy odrzucamy niesamowicie proste i odwieczne prawdy ujawnione w tej książce mają wielką moc jeżeli pochylimy się nad nimi i wcielimy je w życie boska istota bez względu na to jak ją nazywamy mieszka w nas gdy nauczymy się jak zestroić nasz świadomy i podświadomy umysł z jej mocą wyciągniemy z tego korzyści a w naszym życiu Wydarzą się cuda. Gdy zaczniecie wdrażać nauki Murphy'ego w praktyce, bądźcie gotowi na dokonanie zasadniczych zmian w swoim podejściu do osiągania bogactwa, szczęścia i osobistego spełnienia. Największą konieczną zmianą i zarazem pierwszym krokiem, jest zmiana w sposobie myślenia. Jak pisze Murphy, zmiana myślenia prowadzi do pozytywnej transformacji tego, kim jesteśmy, co robimy, a wreszcie co mamy. Podążajcie za wskazaniami przedstawionymi w tej książce i dokonujcie przełomowych zmian w swym podejściu do bogactwa. Droga ta zawiedzie Was do posiadania bogactw, o których marzycie. Życzę powodzenia. Dr. H. Boyer, członek Joseph Murphy Trust. Co ci da ta książka? Masz w sobie nieskończoną moc, która może Cię podnieść na duchu. Uzdrowić, zainspirować, poprowadzić i pokierować, a także skierować szybką drogą do bogactwa, szczęścia, wolności, spokoju umysłu oraz radości ze spełnionego i wygranego życia. Część ludzi już odkryła, jak korzystać z tej mocy. Są szczęśliwi, radośni, prosperują i odnoszą sukcesy. Ci, którzy jeszcze tej mocy nie odkryli, pozostają na łasce zewnętrznych okoliczności oraz życiowych wzlotów i upadków często są nieszczęśliwi i sfrustrowani, nie potrafią związać końca z końcem. Ogromna rzesza ludzi ze wszystkich grup społecznych dzień po dniu idzie naprzód, dokonując wiele i osiągając wielkie rzeczy. Pełni życia, silni i zdrowi, przysparzają ludzkości niezliczonych błogosławieństw. Tak jakby coś posiadali, jakby ich przepełniała jakaś pierwotna siła, która nieustannie działa na ich korzyść. Jednak nieprzebrane mnóstwo innych wiedzie byle jakie nudne życie, dźwigając swe ciężary i cierpiąc w cichości ducha. Zdają się niezdolni do obracania życiowych wyzwań w triumf i zwycięstwo i zbierania należnych im nagród. Dlaczego ta książka jest ci potrzebna? Niniejsza książka uczy, jak sobie radzić z frustracjami i przezwyciężać życiowe problemy. Każdy rozdział odkrywa przed nami prawdę, iż wszelkie trudności można pokonać boskim sposobem i pokazuje, jak wychodzić z nich zwycięsko, wznosząc się ku blaskowi nowych dni naszego bogatego, satysfakcjonującego, odmienionego życia. Książka wyjaśni ci, jak podłączyć się do nieskończonej mocy w sobie i dostarczy konkretnych technik wprowadzania tego w życie. Powstała ona właśnie w tym celu, aby nauczyć czytelników, jak zestroić się i nawiązać komunikację z tą nieskończoną mocą oraz jak z niej korzystać w codziennym życiu. Strona po stronie najprostszym, najbardziej bezpośrednim językiem objaśnia wielkie, podstawowe, fundamentalne i nieograniczone moce umysłu. Czytajcie ją z zaangażowaniem i stosujcie jak najczęściej zawarte w niej skuteczne metody. Gdy to uczynicie, wasz mentalny kontakt i porozumienie z ową nieskończoną mocą w sobie pozwoli wam śmiało wznieść się ponad chaos, cierpienie, smutek i porażki, aby uzyskać wszelkie dobre rzeczy, jakich pragniecie. Nieskończona moc zawiedzie was nieomylnie do waszego prawdziwego miejsca, rozwiąże wasze problemy i trudności, oddzieli was na zawsze od stanu braku i ograniczenia. I skieruje was na ścieżkę wiodącą ku wyższym aspektom przeżywania życia w chwale i w niezmąconym spokoju. Co dała innym nieskończona moc umysłu? Przez z górą trzydzieści lat, niezliczona rzesza ludzi na całym świecie wykorzystywała nieskończoną moc swej podświadomości, aby być tym, robić to i mieć to, czego pragną. Wielką obfitość bogactwa, nowych przyjaciół i cudownych towarzyszy życia ochronę przed niebezpieczeństwami, uleczenie chorób zwanych nieuleczalnymi, wolność od samokrytycyzmu i potępiania siebie, publiczne uznanie i zaszczyty, odnowę witalności i życiowego wigoru, w małżeństwie pokój zamiast niezgody, wewnętrzny spokój wobec zmienności świata. Kobiety, mężczyźni i młodzież używający tej mocy pochodzą z każdej warstwy społecznej i z każdej możliwej grupy zarobkowej. Są wśród nich studenci i uczniowie szkół, urzędnicy, taksówkarze, profesorowie uczelni, naukowcy, farmaceuci, bankierzy, lekarze, chiropraktycy, telefonistki, reżyserzy filmów, aktorki i kierowcy ciężarówek. Ludzie ci odkryli tę tajemniczą, a potężną i realną moc, która wydźwignęła ich z nieudacznictwa, biedy, niedostatku i rozpaczy i w wielu przypadkach w mgnieniu oka rozwiązała ich problemy, otarła łzy, odcięła od powikłań emocjonalnych i finansowych oraz skierowała na najlepszą drogę do wolności, sławy, fortuny i nowych wspaniałych możliwości na życiowe spełnienie. Zarazem odkryli oni magię i uzdrawiającą siłę miłości, która uleczyła im krwawiące, złamane serca i wyleczyła duszę. Największe prawdy o życiu są zawsze najprostsze. W tej książce wielkie prawdy przedstawione są prosto i jasno. Pokazujemy, jak wznieść się ponad wszelkie możliwe problemy, jak otrzymać przewodnictwo i błogosławieństwa. Najzwyczajniej proście, wierząc, że tak będzie i tak się stanie sprawi to wasza podświadomość w porozumieniu z kosmiczną mocą umysłu. Każdy kolejny dzień waszego życia będzie coraz bogatszy, okazalszy, szlachetniejszy i wspanialszy, w miarę posługiwania się opisanymi tu wyjątkowymi technikami uwalniania tej nieskończonej ukrytej mocy, tkwiącej wewnątrz was dla wszelakiego dobra. Kierując się wskazówkami, korzystajcie z nieskończonej mocy, by przyciągać do siebie obfitość wszelkich dóbr w życiu. Zacznijcie już teraz. Użyjcie tej książki jako wyzwalacza uwięzionych w was wspaniałości i pozwólcie na to, by w waszym życiu wydarzyło się wszystko, co dobre i dające wam satysfakcję. Rozdział pierwszy. Jak działa podświadomość, aby tworzyć bogactwo? Nasz podświadomy umysł jest niczym dżin zamknięty w butelce. Czegokolwiek pragniemy i co uważamy za prawdziwe, on znajdzie sposób, aby to urzeczywistnić. Jeśli pragniesz i wierzysz, z całą pewnością zostaniesz pobłogosławiony dobrym zdrowiem, pomyślnością i spełnieniem w związkach. Natomiast, jeżeli spodziewasz się choroby, biedy i samotności, lub się ich lękasz, właśnie to Cię spotka. Aby otrzymać od życia to, czego chcesz, musisz najpierw poznać funkcjonowanie podświadomego umysłu. Cały świat i jego skarby. Morza, powietrze, ziemia, wszystkie istoty żywe i przedmioty nieożywione, były tu, zanim się urodziliśmy. Pomyśl o niewypowiedzianych, nieodkrytych jeszcze bogactwach wszędzie wokół ciebie, czekających aż twoja inteligencja je urzeczywistni. Traktuj bogactwo jak powietrze, którym oddychasz. Rozwin w sobie tę postawę umysłu. Ralph Waldo Emerson, zapytany przez pewną kobietę, jak osiągnąć bogactwo, wyraził to zwięźle. Zaprowadził ją na brzeg oceanu i rzekł: Proszę popatrzeć. A, dużo tu wody, co? powiedziała. Proszę tak patrzeć na bogactwo, a będzie go pani miała zawsze w bród odparł. Zrozum, że bogactwo jest jak wiecznie następujące po sobie przypływy i odpływy. Pewien szef sprzedaży mi powiedział, że jego współpracownik sprzedał pomysł na rozwój przedsiębiorstwa za milion dolarów. Ty też możesz mieć pomysł wart fortunę. Bogactwo to obraz myślowy w Twoim umyśle. Bogactwo to idea w Twoim umyśle. Bogactwo to postawa mentalna. Możesz mieć pomysł wart fortunę. Co więcej, jesteś tu po to, by ukazać swój wewnętrzny blask i otoczyć się w życiu luksusem, pięknem oraz bogactwem. Musisz jednak rozwinąć w sobie właściwą postawę wobec pieniędzy, majątku, jedzenia, odzienia, podróży oraz wszystkich drobnych i pożądanych rzeczy. Gdy naprawdę zaprzyjaźnisz się z bogactwem, zawsze będziesz miał jego nadwyżkę. Wielu ludzi błędnie uważa, że czuć się bogatym można jedynie wtedy, gdy jest się posiadaczem fortuny. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Tylko jeśli czujemy się bogaci, przyciągamy bogactwo. Czekanie z nadzieją, aż przyjdą pieniądze, to pułapka. Trzeba dokonać przeskoku wiary, żyć spodziewając się wyobrażonego sobie bogactwa i żywiąc za niewdzięczność, nim jeszcze zaczniemy przyciągać to, czego pragniemy. Patrz na pieniądze, jak na boską ideę, utrzymującą narody świata w ekonomicznym zdrowiu. Gdy pieniądz w twoim życiu krąży swobodnie, masz zdrowie ekonomiczne, tak samo jak wtedy, gdy twoja krew krąży swobodnie i nie cierpisz na zatory. Zacznij teraz postrzegać prawdziwe znaczenie i rolę pieniędzy w życiu jako symbolu wymiany. I to wszystko. Na przestrzeni wieków pieniądz przybierał różne formy. Dla ciebie powinien on oznaczać wolność od braku. Powinien stanowić o pięknie, komforcie, obfitości, poczuciu bezpieczeństwa i elegancji. Masz do tego prawo. To jest normalne i naturalne, aby pragnąć pełniejszego, bogatszego, szczęśliwszego i cudowniejszego życia. Czy jednym ludziom jest przeznaczone, aby być wybrańcami i doświadczać bogactw tego świata, podczas gdy przeznaczeniem innych jest cierpienie trudów niedostatku? Absolutnie nie. Sami określamy nasze przeznaczenie. Otrzymujemy to, o czym myślimy i w co prawdziwie wierzymy, czym przyjmujemy, że będziemy że będziemy to robić i mieć. Boska moc i obecność w nas nieustannie tworzy i modeluje warunki i okoliczności naszego codziennego życia zgodnie ze świadomymi myślami, jakie wdrukowujemy w swój podświadomy umysł w postaci obrazów, uczuć i przekonań. Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją? Ci, którzy się cieszą w życiu prawdziwą obfitością i dostatkiem, to ci, co mają świadomość twórczej mocy umysłu, myśli i wiary. Jako, że cały czas nasączają oni swój głęboki umysł myślami o duchowej, mentalnej i materialnej obfitości, pomyślności i dostatku, ten automatycznie sprawia, że obfitość uprzedmiotawia się w ich doświadczeniu. To wielkie boskie prawo życia działa skutecznie w każdym z nas. Taka zawsze była i zawsze będzie prawda. Nasze głęboko zakorzenione, płynące z serca przekonania, manifestują się w postaci doświadczeń, zdarzeń i uwarunkowań stają się uprzedmiotowionym doświadczeniem zgodnym z charakterem tworzonych przez nas wyobrażeń. Jeśli mamy świadomość i przekonanie, że żyjemy w szczodrym, inteligentnym, nieskończenie produktywnym wszechświecie, powołanym i zarządzanym przez pełną miłości siłę czy moc kosmiczną, to nasze przekonanie znajdzie odbicie w naszej sytuacji i działalności. Podobnie, gdy moim dominującym przekonaniem jest nie zasługuję na nieskończone kosmiczne bogactwo. Jestem skazany na jego brak. Bogactwo jest dla innych, ale nie dla mnie. Wówczas przekonanie to znajdzie odbicie w moich okolicznościach życiowych i moich działaniach. Owe dwie przeciwstawne filozofie czy przekonania są podstawowymi wyznacznikami tego, czy posiadamy obfitość materialnych bogactw, czy jesteśmy biedni. Myśli o obfitości tworzą obfitość, myśli o braku tworzą brak. Dlatego właśnie bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Dyscyplina myślenia. Wiem, że myślenie o obfitości i bogactwie, gdy się jest biednym, wymaga pewnego wysiłku. Wiem też, że da się to zrobić. Konieczna jest jedynie niezłomna i trwała wiara, że ono przyjdzie. Osoba praktykująca dyscyplinę myślenia z pewnością osiągnie bogactwo. Dyscyplina myślenia to kluczowe określenie. Dyscyplina umysłu zaczyna się wówczas, gdy gorąco pragniemy i dążymy do poznania prawdy. Wymaga to ni mniej, ni więcej, jak tylko przeanalizowania i zrozumienia swoich głębokich przekonań, opinii, ideałów i dążeń. To również leży w polu naszych możliwości. Musimy odnowić nasz umysł, myśleć po nowemu. Pewna młoda kobieta, doskonała autorka, której już kilka artykułów przyjęto do publikacji, powiedziała mi: Ja nie piszę dla pieniędzy. A co złego jest w pieniądzach? Odparłem. To prawda, nie pisze się dla pieniędzy, lecz praca ma jakąś wartość. To, co piszemy, inspiruje, podnosi na duchu, zachęca innych. Jeśli przyjmiemy właściwą postawę, zadośćuczynienie finansowe przyjdzie do nas automatycznie, hojnie i bez ograniczeń. W istocie, kobieta ta nie lubiła pieniędzy. Raz nazwała je brudnym szmalem. Wyniosła to, jak sądzę, z wczesnych lat dziecięcych, gdy słyszała od matki lub kogoś innego, że pieniądz to zło, a miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła, czego oczywiście zupełnie nie rozumiała. Mówienie, że pieniądz to zło, lub nazywanie go brudnym szmalem, jest kompletnym zabobonem. Ta kobieta miała zaprogramowane w podświadomości, że ubóstwo jest cnotą. Nie jest. Wytłumaczyłem jej, że we wszechświecie nie istnieje zło. Dobro i zło istnieją tylko w myślach i motywacjach ludzi. Wszelkie zło pochodzi z błędnej interpretacji życia i niewłaściwego stosowania praw umysłu. Jeśli chcesz pieniędzy, bądź im przyjazny, a nigdy nie zaznasz ich braku. Gdy pieniądze są w obrocie, mamy pomyślne czasy. Gdy ludzie zaczynają się o nie martwić, wtedy podnosi łebta ohydna bestia strach i zakradają się kryzys lub recesja. To sprawa czysto psychologiczna. W przyrodzie nie istnieje brak. Jest ona hojna i szczodra, ma wszystkiego nadmiar. Ponoć ilością owoców, jakie co roku w tropikach spadają na ziemię i gniją, można by wyżywić cały świat. Braki spowodowane są złym wykorzystaniem obfitości przyrody i naszą nieudolnością w rozprowadzaniu. Jedynym złem jest ignorancja, jedyną jej konsekwencją jest cierpienie. Niemądrze byłoby nazywać złoto, platynę, srebro, nikiel czy miedź złem. Jakże to absurdalne, groteskowe i głupie. Wszak jedyna różnica między jedną substancją a drugą to liczba elektronów i szybkość, z jaką krążą one wokół centralnego jądra atomu. Aby przezwyciężyć swą irracjonalną nienawiść do pieniędzy, kobieta ta praktykowała prostą technikę, za pomocą której powiększała swe doświadczanie bogactwa. Codziennie powtarzała następującą afirmację. Moje teksty idą w świat, by błogosławić, uzdrawiać, inspirować, wynosić i uszlachetniać serca i umysły ludzi, a do mnie w cudowny sposób płynie boskie wynagrodzenie. Pieniądze postrzegam jako substancję bożą, bo wszystko powstało z jednego ducha. Wiem, że duch i materia są jednym. Pieniądze nieustannie krążą w moim życiu, korzystam z nich mądrze i pożytecznie. Pieniądze płyną do mnie swobodnie, radośnie i nieprzerwanie. Pieniądze to idea w Bożym umyśle. Są dobre, są bardzo dobre. Oto wspaniała afirmacja. Wymazuje ona nonsensowne przesądy na temat pieniędzy będących złem i ubóstwa będącego jakoby cnotą, a także teorię, że Bóg bardziej kocha biednych niż bogatych. Zmiana podejścia do pieniędzy u tej kobiety uczyniła w jej życiu cuda. W ciągu trzech miesięcy jej dochód się potroił, co stanowiło dopiero początek jej sukcesów finansowych. Podobna zmiana postawy w stosunku do pieniędzy może zdziałać podobne cuda również i w twoim życiu. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym duchownym, cieszącym się dużą popularnością. Posiadał on niesłychaną wiedzę na temat praw umysłu i potrafił przekazać ją innym. Jednak sam nie mógł związać końca z końcem. Jak sądził, miał dobre wytłumaczenie dla swych trudności, cytując frazes, Pieniądze są źródłem wszelkiego zła, i zapominając przy tym, iż wszechmocny obdarza ludzi bogactwem po to, by mogli pomagać innym. W ten sposób są oni zachęcani do pokładania ufności i wiary w inteligentnej sile życia, która tak hojnie nam rozdaje wszystkie rzeczy, abyśmy się nimi radowali. Miłość polega na oddaniu. Lojalności i wierzę w źródło rzeczy, którym jest żywy duch lub zasada życia w nas samych. Dlatego też nie mamy tego oddania, lojalności i wiary kierować do stwarzanych rzeczy, lecz do stwórcy, do odwiecznego źródła wszystkiego, co jest we wszechświecie, do stworzyciela naszego własnego oddechu, źródła naszego życia, włosów na naszej głowie, bicia naszego serca, źródła Słońca, Księżyca i gwiazd. Źródła świata i ziemi, po której chodzimy. Jeżeli mówisz wszystko, czego chcę, to pieniądze, nic innego nie liczy się, nic oprócz pieniędzy. Możesz je oczywiście dostać, ale jesteś tu po to, by prowadzić życie zrównoważone. Musisz także sięgać po spokój, harmonię, piękno, przewodnictwo, miłość, radość i pełnię we wszystkich aspektach swego życia. Jak można żyć w dzisiejszym świecie bez odwagi, wiary, miłości, życzliwości i radości? W pieniądzach nie ma nic złego, nic a nic, ale to nie jest jedyny cel życia. Uczynienie z pieniędzy jedynego celu życia jest błędem, jest złym wyborem. Nie jest to zło samo w sobie, lecz wykrzywia nas, pozbawia równowagi. Musimy wyrażać nasze ukryte talenty, musimy znaleźć swoje prawdziwe miejsce w życiu. Musimy doświadczać radości, przyczyniania się do rozwoju, szczęścia i sukcesu innych ludzi. Jesteśmy tu po to, by dawać. Dawać nasze talenty światu. Wszechmocny dał nam wszystko, łącznie z boską mocą w nas. Mamy olbrzymi dług do spłacenia, ponieważ wszystko, co mamy, zawdzięczamy nieskończonemu. To też jesteśmy tu po to, by dawać życie i miłość, by być w zgodzie ze swymi ideałami, marzeniami i dążeniami. Naszym zadaniem jest pchanie łodzi i sterowanie nią, przyczyniając się do sukcesu i szczęścia nie tylko własnych dzieci, ale także całego świata. Gromadzenie tylko i wyłącznie pieniędzy, a niczego więcej, prowadzi do stanu niezrównoważenia, wynaturzenia i frustracji. Tak, jeśli stosujesz prawa podświadomości we właściwy sposób, możesz mieć tyle pieniędzy, ile chcesz i nadal zachować spokój umysłu, harmonię, poczucie pełni i błogiego spokoju. Możesz dzięki temu uczynić wiele dobrego, używając ich mądrze, rozważnie i konstruktywnie, tak jak wszystkiego innego w przyrodzie. Możesz wykorzystać swoją wiedzę i filozofię w sposób konstruktywny lub zająć się zapełnianiem mózgów łatwowiernych ludzi samoograniczającymi myślami i przekonaniami. Duchownemu temu zwróciłem uwagę, że określając metalowe monety i kawałki papieru złem, zgoła błędnie interpretuje Pismo Święte, gdyż są to neutralne substancje. Dopiero nasze myślenie czyni cokolwiek dobrym. Zaczął rozumieć, ile dobra mógłby przysporzyć swojej żonie, rodzinie i swoim wiernym parafianom większą ilością pieniędzy. Zmienił swoją postawę i pozbył się przesądów. Zaczął odważnie i regularnie afirmować: Nieskończony duch odkrywa dla mnie nowe drogi służenia. Czerpię inspiracje i oświecenie z wysokości niebios, aby przekazać boską transfuzję, wiarę i ufność w jedyną obecność i moc wszystkim, którzy mnie usłyszą. Pieniądze postrzegam jako boską ideę. Nieustannie cyrkulują one zarówno w moim życiu, jak i w życiu wszystkich otaczających mnie ludzi. Używamy ich mądrze, rozważnie i konstruktywnie, kierowani mądrością najwyższej siły życiowej. Ów młody duchowny systematycznie powtarzał te afirmacje, świadom tego, że uaktywnia ona moce jego podświadomości. Dziś ma piękny kościół, jakiego pragnął, zbudowany dla niego przez ludzi. Prowadzi program w radiu i dysponuje pieniędzmi niezbędnymi do zaspokojenia swoich osobistych potrzeb materialnych i duchowych. Jestem pewien, że już nie krytykuje pieniędzy. Ten, kto je krytykuje, traci je, gdyż potępia coś, czego sam pragnie. Proces czterech kroków. Stosujcie technikę, którą Wam tu przedstawię, a do końca życia nigdy nie będzie Wam niczego brakowało, bo jest to doskonały klucz do bogactwa. Krok pierwszy. Ogarnij umysłem fakt, że zasada życia lub żywy duch jest źródłem wszechświata, kosmicznych galaktyk oraz wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. Gwiazd na niebie, gór, jezior, złóż w ziemi i pod morzami, wszystkich roślin i zwierząt, powietrza, którym oddychamy i wszelakich sił przyrody. Zasada życia dała życie Tobie. Posiadasz w sobie moce, cechy i atrybuty tej zasady życia. Przyjmij ten prosty wniosek, iż cokolwiek widzisz i czegokolwiek masz świadomość, pochodzi z niewidzialnego umysłu nieskończonego, czyli zasady życia. A to, co kiedykolwiek wynaleziono, stworzono lub wykonano, pochodzi od niewidzialnego umysłu ludzkiego oraz że umysł ludzki i umysł boskości są jednym, gdyż istnieje tylko jeden umysł. Jest on wspólny wszystkim ludziom. Każdy z nas zarówno czerpie, jak i zasila wszystko, co jest. Poweźmij teraz jasne przekonanie, że siła życia jest źródłem zasilającym cię w energię, witalność, zdrowie, twórcze pomysły. Jest źródłem słońca, powietrza, którym oddychasz, jabłka, które jesz, oraz pieniędzy w Twojej kieszeni. Wszystko powstaje wewnątrz, pochodzi z niewidzialnego. Dla siły życia tak samo łatwe jest stać się bogactwem w Twoim życiu. Jak stać się źdźbłem trawy lub drobiną śniegu? Krok drugi. Postanów teraz wpisać ideę bogactwa w swój podświadomy umysł. Ideę przekazuje się podświadomości przez powtarzanie, wiarę i spodziewanie się czegoś. Dzięki ciągłemu powtarzaniu jakiejś myśli lub czynności stają się one automatyczne. Podświadomość mająca naturę kompulsywną będzie zmuszona wyrazić bogactwo. Jest to taki sam schemat, jak przy nauce chodzenia, pływania, gry na pianinie, pisania na maszynie lub prowadzenia samochodu. Musisz wierzyć w to, co afirmujesz. To nie jest bezładna czcza gadanina. Musisz wierzyć w to, co afirmujesz, tak jak wierzysz, że gdy zasiejesz w ziemi ziarno, wyrośnie ono według swego rodzaju. Czegokolwiek pragniesz i cokolwiek sobie wyobrażasz, jest to ziarno zasiane w twoim podświadomym umyśle. Miej świadomość, że to, co afirmujesz, jest jak pestka jabłka umieszczona w ziemi. Rozwinie się ona zgodnie ze swoim gatunkiem. Możesz sobie wyobrazić ową pestkę przenikającą z twego świadomego do podświadomego umysłu i odtwarzaną na przestrzennym ekranie. Podlewając i nawożąc nasiona, przyspieszamy ich wzrost. Wiedz, co robisz i dlaczego to robisz. Piórem świadomości wpisujesz do podświadomości, bo wiesz, że bogactwo istnieje i możesz po nie sięgać. Krok trzeci. Rano i wieczorem powtarzaj przez około pięć minut następującą afirmację. Wpisuję teraz do mojej podświadomości ideę boskiego bogactwa. Siła życia jest źródłem, skąd ono pochodzi. Wiem, że jest to zasada życia wewnątrz mnie, i wiem, że żyje. W każdym momencie czasu, w każdym punkcie przestrzeni, wszystkie moje potrzeby są zaspokajane. Boże bogactwo płynie w moim życiu swobodnie, radośnie i bezustannie. Składam podziękowania za dostatek, którego stale doświadczam. Krok czwarty: Gdy ogarną cię myśli o braku, takie jak nie stać mnie na tę podróż, nie mogę spłacić kredytu, czy nie mam na opłacenie rachunku. Zastąpię myślami o pomyślności i bogactwie. Nigdy, przenigdy nie pozwól sobie przepuścić negatywnej treści na temat finansów. To twój obowiązek, bezzwłocznie ją w myślach odwrócić i afirmować. Siła życia napełnia mnie natychmiast i zawsze, a boski porządek sprawi, że ten rachunek zostanie zapłacony. Jeśli negatywna myśl nęka cię pięćdziesiąt razy na godzinę, za każdym razem ją odwracaj i afirmuj. Boska moc, która natychmiast daje mi wszystko, już teraz zaspokaja tę moją potrzebę. Po chwili myśl o brakach finansowych wytraci swoją siłę i stwierdzisz, że twoja podświadomość zaprogramowała się na bogactwo. Na przykład patrząc na nowy samochód, nigdy nie mów: Nie mogę go kupić. Lub nie stać mnie na niego. Podświadomość przyjmuje to bowiem dosłownie i blokuje ci wszelkie dobra. Całkiem przeciwnie. Mów do siebie: Ten samochód jest na sprzedaż. To Boska idea. Przyjmuje go zgodnie z Boskim porządkiem, jako przejaw Boskiej miłości. Oto podstawowy klucz do bogactwa. Stosuj proces czterech kroków, aby uruchomić prawo obfitości i bogactwa. Działa ono dla wszystkich i dla ciebie też zadziała. Prawo umysłu stosuje się do każdego, niezależnie od rasy, wyznania czy statusu społecznego. Nasze myśli, przyjęte z wiarą, czynią nas biednymi lub bogatymi. Wybierz bogactwo życia już tutaj i już teraz. Od porażki do sukcesu. Pewien dyrektor handlowy skierował jednego ze swoich pracowników do mnie poradę. Pracownik ten ukończył studia z doskonałym wynikiem. Miał świetne rozeznanie w sprzedawanych produktach. Działał w lukratywnym rejonie, lecz zbierał w prowizjach zaledwie 30 tysięcy dolarów rocznie. Zdaniem dyrektora powinien tę kwotę podwoić lub potroić. W rozmowie z młodym człowiekiem, zorientowałem się, że on sam siebie ogranicza. Zaprogramował w swojej podświadomości obraz siebie osiągającego zyski 30 tysięcy dolarów rocznie. Czyli przekonanie, oto cała moja wartość. Jak mi opowiedział, urodził się w domu dotkniętym ubóstwem i rodzice mówili mu, że jego przeznaczeniem jest być biednym. Ojczym mawiał mu z upodobaniem: ty nigdy do niczego nie dojdziesz, jesteś ciemny i głupi jak but. Jego chłonny umysł podchwycił te myśli i mężczyzna doświadczał skutków podświadomej wiary w braki i ograniczenia. Wytłumaczyłem mu, że może zmienić podświadomość, karmiąc ją życiodajnymi wzorcami. Dołączyłem do tego prostą formułkę duchową do powtarzania, która odmieni mu życie. Ostrzegłem go, aby pod żadnym pozorem nie negował tego, co afirmuje, gdyż umysł podświadomy przyjmie to, w co naprawdę uwierzy. Codziennie rano przed wyjściem do pracy afirmował: Urodziłem się, by odnosić sukcesy. Urodziłem się, by wygrywać nieskończona istota we mnie nie może ponieść klęski. Moim życiem rządzi boskie prawo i porządek. Moją duszę ogarnia boski spokój. Mój umysł przepełnia boska miłość. Nieskończona inteligencja we wszystkim mnie prowadzi. Boskie bogactwa płyną do mnie swobodnie, radośnie, bez końca i bez wysiłku. Czynię postęp, idę do przodu, rozwijam się umysłowo, duchowo, finansowo i pod każdym innym względem. Wiem, że te prawdy zapadają w moją podświadomość, i wiem oraz wierzę, że wydadzą one plon zgodnie ze swą naturą. Gdy kilka lat później ponownie spotkałem się z tym młodym mężczyzną, zauważyłem, że jest odmieniony. Teraz doceniam życie i zdarzają mi się cudowne rzeczy. Rzekł. W tym roku zarobiłem 150 tysięcy dolarów. Pięć razy więcej niż w roku ubiegłym. Zrozumiał tę prostą prawdę, że cokolwiek wpisze w swój podświadomy umysł, wywołuje to namacalny skutek w jego życiu. Taką mamy w sobie moc. I ty możesz z niej korzystać. Bogactwo jest ideą. Niedawno spotkałem pewnego mężczyznę, który pracował kiedyś w banku. Zarabiał 60 tysięcy dolarów rocznie, co było zupełnie wystarczające, ale on chciał zarabiać więcej pieniędzy dla swojej żony i dzieci. Zaczął praktykować afirmację. Wszechmocny dostarcza mi wszystko natychmiast. We wszystkim mam boskie przewodnictwo. Nieskończony duch otwiera przede mną nowe drzwi. Jak mówił, jego szansa pojawiła się przed kilkoma miesiącami, a teraz pracuje w handlu na zasadzie prowizji. Miał dostateczną wiarę w siebie, żeby zrezygnować z bezpiecznej posady w banku i pójść własną drogą. Obecnie zarabia 200 tysięcy dolarów rocznie po opłaceniu wszystkich kosztów. Stać go na wielkie rzeczy i cieszą się wraz z rodziną wspaniałym życiem. A wszystko zaczęło się od pewnej idei w umyśle. Bogactwo jest ideą. Radio jest ideą. Telewizja jest ideą. Samochód jest ideą. Wszystko wokół nas jest ideą zamanifestowaną w świecie. W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego i bogactwa, praktykuj następującą medytację. Wiem, że moja wiara w boską moc przesądza o mojej przyszłości. Moja wiara przynosi wszystko, co dobre. Teraz jednoczę się z prawdziwymi ideami i wiem, że moja przyszłość będzie dokładnym odbiciem tego, co zwykle myślę. Co myślę w sercu i podświadomości, to się stanie. Od tej chwili będę myślał o wszystkim, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, o samych pięknych i wiarygodnych rzeczach. Medytuję o nich dzień i noc i wiem, że te ziarna w postaci myśli, które w sobie pielęgnuję, zaowocują bogactwem. Jestem kapitanem swojej duszy, jestem panem swego losu. Albowiem moje myśli i moje uczucia wyznaczają mój los. Celem afirmacji nie jest zmiana żywego ducha, ani zasady życia, ani też wpływanie na to, co boskie. Ta odwieczna siła była wczoraj, jest dziś i będzie jutro zawsze taka sama. My jej nie zmieniamy, tylko dostrajamy się mentalnie do tego, co było od wieków obecne. Harmonii nie tworzymy my, harmonia jest. Miłości nie tworzymy my. Żywy duch jest miłością i żyje wewnątrz nas. Spokoju nie tworzymy my. Żywy duch jest spokojem i mieszka w nas. Musimy jednak się upewniać, że żywy duch przepełnia nasz umysł. Musimy wierzyć, że w naszym domu panuje harmonia żywego ducha. Harmonia w naszym portfelu, w naszym biznesie, na wszystkich etapach naszego życia. Dla każdego z nas dostępne jest wszelkie dobro. Afirmacje mają na celu jedynie doprowadzenie umysłu do takiego stanu, w którym potrafimy przyjąć dary, jakie otrzymywaliśmy od początku czasu. Albowiem, żywy duch jest zarówno darczyńcą, jak i darem. Kierujemy się nadrzędną zasadą. Jedyne miejsce, przez które możemy się uwolnić od swoich braków i ograniczeń, to nasz własny umysł. Nie musimy pracować nad okolicznościami zewnętrznymi. Wystarczy pracować nad sobą. Nasze wewnętrzne myśli zamanifestują się jako nasze zewnętrzne okoliczności. Gdy dokonamy tego tam, w podświadomym umyśle, okaże się, że świat nasze zdrowie, majątek i samorealizacja jest matematycznym odzwierciedleniem naszego wewnętrznego stanu umysłu. Cokolwiek sobie wizualizujemy, powtarzając afirmację, musimy wierzyć, że już to otrzymaliśmy, a będziemy to mieli. To podstawa kosmicznej mocy, czy to ukierunkowanej na uzdrowienie ciała, pomyślność, sukces, osiągnięcia, czy to na korzyści materialne. Gdy zdołamy przekonać nasz głęboki umysł, że mamy to, co chcemy mieć, umysł ten, nasza podświadomość, przystąpi do realizacji tego w świecie. Zapytacie może, jak mam przekonać swój głęboki umysł, moją podświadomość, że posiadam bogactwa lub inne wspaniałe rzeczy, skoro rozsądek podpowiada mi, że rośnie stos niezapłaconych rachunków, ścigają mnie wierzyciele, bank domaga się płatności i tak dalej. Nie da się. Jeżeli będziemy wciąż myśleć o długach i zobowiązaniach, o tym, ile jesteśmy winni, tylko powiększymy swoje nieszczęście. Musimy zapomnieć o świecie pięciu zmysłów i zwrócić się do nieskończonej mocy mieszkającej w nas i komunikującej się z boskością poprzez naszą podświadomość. Gdy tylko podświadomość uzna nasze stwierdzenia za fakt, postara się w każdy możliwy sposób urzeczywistnić dla nas wszelkie bogactwa. Taki właśnie jest cel afirmacji: przekonać siebie samego o prawdziwości tego, co afirmujemy a wtedy nasz głęboki umysł to urzeczywistni. Jeśli masz dużo długów i zobowiązań, dużo rachunków do zapłacenia, nie martw się nimi. Zwróć się do źródła, które jest nieskończone. Bądź jak rolnik, który skupia się na swych uprawach, a nie na chwastach, wiedząc, że zdrowe uprawy same wyplenią chwasty, spowodują ich wyginięcie. Gdy skupiasz się na tym, co dobre, na przewodnictwie, właściwym działaniu i odwiecznym źródle Twoich zasobów, myśli o braku i ograniczeniu same w Tobie zanikną, a odwieczne źródło bezgranicznie pomnoży Twoje dobra. Bądźcie radośni. Radość niesie ze sobą uczucia zachwytu, wdzięczności i całkowitej wolności.